Ja bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu. Przede wszystkim chciałbym Państwu powiedzieć rzeczy następujące. Pierwsza to taka, o której tutaj była mowa wielokrotnie i wczoraj, i zapewne dzisiaj, mianowicie jak prowadzić polską politykę, która by dotyczyła Polonii i Polaków na wschodzie przy świadomości, że jest nas co najmniej 1/3 poza granicami kraju. I czy państwo polskie ma dziś po zmianach roku 2015 jakąś nową wizję, czy ma jakikolwiek projekt, który byśmy mogli zauważyć po roku istnienia przy władzy Prawa i Sprawiedliwości. I oczywiście proszę zadać sobie to pytanie i szukać odpowiedzi, ale proszę też mieć świadomość, że ta odpowiedź nie może być w żadną stronę satysfakcjonująca w ciągu 12 miesięcy, nawet niecałych jeszcze 12 miesięcy rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ja w tym kontekście, przy całym szacunku do wypowiedzi mojego poprzednika, w której to wypowiedzi było bardzo dużo racji i nie mam co polemizować na temat pana ambasadora Piekło, na pewno nie będę polemizował, nie ma cienia wątpliwości, jak łatwo się domyśleć. Sam byłem zresztą jednym z inicjatorów uchwały Senatu dotyczącej ludobójstwa na Wołyniu i przećwiczyliśmy w Prawie i Sprawiedliwości też taki problem dotyczący przeorania się z prawdą nie tylko na gruncie opozycji, ale także na gruncie naszej formacji. To nie jest tak, żeby nasza formacja była jednolita we wszystkich sprawach. My się wszystkiego dopiero w pewnym sensie uczymy jako formacja. I teraz w tym kontekście wielka prośba, mianowicie tak jak pan poseł z opozycji może sobie pozwolić na to, żeby być niecierpliwym, bo taka też jego rola, żeby właśnie nas popychał do przodu, to my z kolei musimy apelować i prosić o cierpliwość. Myśmy nie zastali państwa, które by było nijakie. To byłoby pół biedy, gdyby ono było tylko nijakie. Natomiast myśmy odziedziczyli urzędy, struktury ludzi, którzy oddając władzę zabezpieczyli się, żeby przyszłe państwo pod wodzą Prawa i Sprawiedliwości nie było dobre, tylko żeby było nijakie. I muszą państwo mieć tę świadomość, choćby na przykładzie polskiej dyplomacji, jest to bardzo wyraźnie widoczne. Szczególnie radzę tutaj brać pod uwagę słowa pana wiceministra Jana Dziedziczaka, bo on jest w tym resorcie odpowiedzialny za kontakty z Polonią, z Polakami na wschodzie. Jak dużo trzeba wysiłku dzisiaj, w ciągu tych ostatnich miesięcy, tego ostatniego roku, żeby zbudować nową formację tych wiodących polskich dyplomatów, którzy mieliby świadomość, że ich misją jest podtrzymywanie niepodległej, wolnej, suwerennej ojczyzny w każdym zakątku świata i kraju i całym świecie współczesnym. To nie jest proces, który miałby się odbywać w ciągu jednego miesiąca, jednego tygodnia. To jest wielkie przeoranie rzeczywistości, którą się otrzymało jako dziedzictwo. Pamiętam jedną z rozmów z panem ministrem Dziedziczakiem, który mi powiedział, że wezwał różnych dyrektorów instytutów kultury rozsianych po całym świecie i nie ma takiego prostego mechanizmu, żeby nagle wszystkich dyrektorów odwoływać. My żyjemy w państwie praworządnym, to tylko nam sugeruje się, że jesteśmy poza systemem demokracji. No ale jak zareagować na taką sytuację, kiedy tenże dyrektor Instytutu Kultury w jednym z państw doszedł do wniosku, że poda najważniejsze zdobycze polskiej kultury współczesnej, między innymi oczywiście film Ida i parę innych jeszcze
wielkich polskich pisarek, malarek, które akurat zajmują się głównie szkalowaniem polskiej historii. No i ta osoba, ten dyrektor mówi do tegoż ministra, no zaraz, ale co to, nie są wybitne dzieła? Jak mam tego nie pokazywać? Przecież powinienem. Problem polega na tym, że wśród polskich elit, politycznych także, kulturowych także, nie ma dominanty, którą byśmy utożsamili z wrażliwością polskich patriotów. I na tym polega problem. Czyli krótko rzecz mówiąc, myśmy nie odziedziczyli państwa nijakiego, tylko państwa zarządzanego przez pewną część polskiej elity, która tak się składa, że nie była, bo nie ma takiego instynktu w sobie, zainteresowana reprezentowaniem polskiego narodu jako czegoś, z czego należy być dumnym, z tej wspólnoty. Nie, to nie była formacja, która tak się wewnętrznie mobilizowała. I teraz jak to zrobić sensownie, żebyśmy odkryli, gdzie jest kolor biały, a gdzie czarny, gdzie jest człowiek nawrócony, a gdzie jest hipokryta. Bo przecież dzisiaj wszyscy są nawróceni. Proszę państwa, ten proces nie może trwać w takiej nerwowości, jakby chciał mój przedmówca, którego bardzo lubię, bardzo cenię. Zresztą lubimy się w obydwie strony z wzajemnością. I bardzo dobrze zresztą, że ta nerwowość jest po stronie tej dobrej opozycji, która też chce dobra i chce nas mobilizować do tego, żebyśmy nie spali. Ale też trzeba zdecydowanie prosić wszystkich o więcej cierpliwości. Natomiast tam, gdzie ewidentnie widać, że jesteśmy nie tylko nieprzygotowani merytorycznie, ale także okazuje się w praktyce, że nadal nie jesteśmy Polakami, choć reprezentujemy państwo polskie, to tam trzeba krzyczeć i jednoznacznie wskazywać na błąd personalny, wydarzeniowy, rzeczowy, różnego typu błędy będziemy, na pewno niestety też, będziemy popełniać. Proszę państwa, i żeby to jasno zabrzmiało, przecież o tym rozmawiacie od wczoraj co najmniej, ale rozmawiamy o tym bardzo często, ja także z działaczami polonijnymi, kiedy się z nimi spotykałem, czy tutaj w kraju, w Polsce, czy jeżdżąc w różne miejsca. To, o czym ja mówię, to jest przecież przećwiczone także przez was. Przecież wy także i słusznie mówicie, choćby mnie na każdym spotkaniu, jak byłem w jakimkolwiek zakątku świata, gdzie znajduje się Polonia, to pomóżcie, bo my do końca nie wiemy, kto jest agentem, a kto jest porządnym człowiekiem. Wy macie dokładnie te same problemy, które także mamy i my w kraju. No właśnie, to dlatego, że wiemy, że mamy wspólne problemy, to zastanówmy się nad tym, co de facto jest naszym wspólnym celem. I otóż mam wrażenie, że wyartykułowała to wczoraj pani Maria Schoner-Binienda, z tego co wiem przynajmniej. Mianowicie na pewno celem państwa polskiego dziś wobec przynajmniej na pewno Polonii, co do Polaków na wschodzie sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, ale jeśli chodzi o Polonię, tą, która w tej chwili znajduje się i jest to około tej 1/3 polskiego narodu poza granicami kraju, to jest de facto, proszę państwa, budowanie elity, która byłaby na terenie polonijnym elitą patriotyczną, niepodległościową, wierzącą w Pana Boga. I to jest nasz cel państwa polskiego dzisiaj. Tego celu na pewno nie zamierzała wyartykułować poprzednia ekipa rządowa, bo albo się wstydziła, albo uważała to za w ogóle jakiś cel nieistotny. Natomiast my mówimy ewidentnie, jednoznacznie. Chcemy, żeby nas, czyli Polskę, na emigracji reprezentowała polska elita niepodległościowa, patriotyczna, która chce widzieć w sobie też
taką ważną funkcję życiową, jak reprezentowanie interesów narodowych polskich. I to jest oczywiste. Dramat tylko polega na tym i prośba o pomoc, a także cierpliwość, że ta droga między dziedzictwem, któreśmy odzyskali, ale jednocześnie dziedzictwem trudnym, bo powstałym z racji zarządzania państwem przez Platformę Obywatelską, żebyśmy teraz w ciągu kolejnych miesięcy i lat potrafili w taki sposób wykorzystać, czyli instrumenty państwa polskiego, żebyśmy zbudowali na terenie świata polonijnego elitę, tą śmietankę, która nie udaje, że chodzi do kościoła i od zawsze chodziła, nie udaje, że od zawsze była patriotyczna, tylko naprawdę jest patriotyczna. Ale tak jak my możemy ewentualnie pomóc w tym, żeby rozjaśnić życiorysy różnych działaczy, i bo tu w państwie polskim na naszej ziemi znajdują się dokumenty, które mogą ewentualnie państwu pomóc w rozjaśnieniu, kto jest, a kto nie jest agentem, tak bez was nie zrozumiemy, kto jest patriotą, a kto tylko udaje, że nim jest. A więc musi być wzajemność, musi być ta wzajemność i niewątpliwie jednym z instrumentów, ja jestem przedstawicielem Senatu, jak państwo wiedzą, jednym z instrumentów, na pewno nie jedynym, ale jednak ważnym, to jest to, co możemy czynić także dzięki reprezentantowi tutaj Senatu, pan dyrektor Biura Łączności z Polonią, które to biuro bardzo nam, senatorom, pomaga, czyli właściwie rozdysponować pieniędzmi, które są w senackiej dyspozycji. Otóż nie ma cienia wątpliwości, że w tym składzie komisji, w którą także tutaj reprezentuję, czyli łączności z zagranicą, Polonią i z Polakami na wschodzie, dominanta, większość, to są ludzie, którzy na pewno chcą budować na emigracji patriotyczną, polską dzisiaj społeczność tam żyjącą. I te instrumenty, które posiadamy, choć nie najwyższego lotu, bo oczywiście chcielibyśmy więcej niż te 75 milionów złotych, będziemy postulowali na następne większe sumy, ale te miliony to jest ten mały, ale ważny promyk, kamyczek na drodze do budowania właśnie takiej patriotycznej społeczności polskiej na emigracji. Jak to robić? Priorytetem, który sobie uznaliśmy na ten rok 2017, że będzie wiodącym, to jest między innymi polskie szkolnictwo poza granicami kraju. Nie wyobrażam sobie, żeby otrzymała jakiekolwiek pieniądze społeczność szkolna znajdująca się na terenie Polonii, która będzie zapraszała genderowych mówców. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy przekazywali pieniądze jakiejkolwiek społeczności polonijnej, która by nie chciała nawiązywać do polskiego dziedzictwa narodowego, która by nie chciała organizować konkursów historycznych na rzecz polskiego rozpoznania historycznego u tych młodych dzieci, młodzieży, która w tej chwili zaczyna tam uczyć się jednocześnie w szkołach swojego miejsca zamieszkania, a także w szkołach naszych polskich sobotnio-niedzielnych, czy głównie sobotnich, różnych wariantach, rzecz jasna, bo zarówno polskiej macierzy szkolnej, czy szkołach parafialnych, czy punktach szkolnych przeambasadzkich, to jest wielka mozaika tych szkół, ale to jest dla nas priorytet. Dlatego priorytet, że jak państwo wiedzą, to widać chociażby po rozwoju Polonii na terenie Wielkiej Brytanii, czy na przykład w Irlandii. Mamy taką rzeczywistość dzisiaj, że te szkoły kilka lat temu, które wydawały się, że będą na wymarciu, bo nie ma już warunków, nie ma pieniędzy. Szkoły, które liczyły po 50 czy więcej, ale niewiele więcej uczniów, dzisiaj te same szkoły polskiej macierzy szkolnej mają 500, 600 osób, które uczestniczą w tychże zajęciach. I państwo polskie musi pomóc, ale jest warunek. Warunek jest taki, że tam będzie się kształtowała dusza polska w tej młodzieży. To jest nasz priorytet. I takich priorytetów jest oczywiście bardzo
dużo. Tutaj na pewno jeszcze pan dyrektor Filip Frąckowiak opowie o misji telewizji Polonia. Znowu nie wyobrażam sobie, a szczególnie po Filipie, którego znam od wielu, wielu lat, jak i jego ojca wspaniałego, świętej pamięci Józefa Szaniawskiego, żeby był to człowiek, który nie będzie chciał wprowadzać czynnika jednoznacznego z punktu widzenia systemu wartości, czyli tego patriotycznego, niepodległościowego do telewizji Polonia, po to, żeby właśnie wychowywać, kształcić nas, kraj i emigrację wedle tego samego ducha chrześcijańskiego. A zatem mamy instrumenty, mamy możliwości, ale niestety czasem robimy błędy, nie ma cienia wątpliwości, czasem nie potrafimy rozpoznać rzeczywistości, a czasem mamy tak bardzo silne bariery pozostawione przez przeciwnika politycznego, któremu nie chciało się zostawić Polski jak należy, tylko zostawić ją w bardzo wielu odcinkach w bałaganie, że musimy teraz z tym się borykać i także rozświetlać sobie tę całą przestrzeń państwa polskiego, gdzie ono jest w dobrych warunkach pozostawione, a gdzie to państwo jest szalenie uwikłane w tę niedawną przeszłość. I nie ma cienia wątpliwości, proszę państwa, że dyplomacja to całe wielkie spektrum osób, które wywodzi się, przepraszam za taki nieładne może sformułowanie, ale ze stajni Bronisława Geremka i ministra Skubiszewskiego, że to pokolenie niewątpliwie wychowywało się w zestawie wartości bardzo wyraźnie widocznych w latach 90. I ten zestaw, który wówczas dominował w polskiej dyplomacji, to był pragmatyzm, to była niewątpliwie chęć takiego dobrego, szybkiego, ewentualnie sprawnego pokazywania się na zewnątrz i w Polsce wobec konkurentów do tego samego stanowiska w ambasadzie, ale niekoniecznie była to dominanta patriotyzmu polskiego. I teraz trzeba też chwili i czasu, żebyśmy znaleźli i ludzi kompetentnych, najlepiej młodszych niewątpliwie, i ludzi, którzy by podnieśli tę polską flagę, nie wstydząc się.